Witajcie na moim kanale GoWo395. W tym filmiku przedstawiam chipsy, przedstawiam chipsy, test chipsów. Chips o smaku cebulowym. Chipsy ziemniaczane. Na początek będę pokazywał składniki i wartość odżywcza. A tutaj mamy składnik. To jest napis. Chipsy ziemniaczane o smaku cebulowym. Składniki. Ziemniaki, olej palmowy, cebula w proszku 1,7%, sól, syrop glukozowy w proszku, ekstrakt z drożdży, wzmacniacz smaku, glutaminian monosodowy, czosnek w proszku, natka pietruszki, aromat naturalny, kwas mlekowy, przyprawa. Produkt może zawierać soję, mleko oraz zboża zawierające gluten. Pakowano w atmosferze ochronnej. A teraz tu mamy wartość odżywcza. Wartość odżywcza 100 gramach produktu. W porcji 30 gramach produktu i procent RWS w porcji 30 gramów produktu. A tu mamy wartość energetyczna. 2252 kJ, 541 kalorii a tutaj w porcji 30 gram produktu 676 kilojuli i 162 kalorie. A tutaj 8%. A tu jest tłuszcz. 35 gramów. Czyli 11 gramów. 16%. W tym kwasy tłuszczowe nasycone. 16 gramów. 4,8 grama. 24%. Węglowodany 48 gramów, 14 gramów, 5%. W tym cukry 2,3 grama, 0,7 grama i minus 1%. Białko 6,1 grama, 1,8 grama i 4%. I ostatni sól. 1,3 grama, 0,39 gramów i 7%. A tutaj mamy masa, a tu jest napis. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słonecznej i źródeł ciepła. A tu jest masa netto 200 gramów. A tu jest termin ważności. Dobra. Teraz zjem z chipsa, ale nie wszystko, no, ale nie całą paczkę oczywiście. Otwieram chipsy. Tylko jedno zjem. Tylko te trzy chipsy. No i słyszycie moje chrupanie? Nawet chipsy smakują bardzo. I co, podoba się mój filmik? Jeżeli podoba się mój filmik, to strzelajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żeby się dalej na bieżąco z moim filmikami na moim kanale. Ja nie będę przedłużał czasu spędzonego z moją rodziną i moich znajomych. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.